Cześć, chciałbym dzisiaj zwrócić się do ciebie, który odszedłeś, odeszłaś z kościoła. Niezależnie, czy nosisz się z tym zamiarem, czy może już jest to za tobą, czy może się zastanawiasz, dzisiejszy odcinek i moje słowa są skierowane do ciebie i będę ci bardzo wdzięczny za twoją uwagę. Zapewniam cię na samym początku, że nie będę cię wzywał do tego, żebyś pozostała czy pozostał. Nie będę ci też mówił, co masz myśleć o kościele, nie będę ci dzisiaj mówił, że jesteś w błędzie i nie będę ci też mówił, że masz jakąś traumę i że dlatego odszedłeś czy odeszłaś od kościoła. Chciałbym ci tylko złożyć dziś pewną propozycję, niezobowiązującą na luzie. Możesz ją odrzucić i potraktować ją ze wzruszeniem ramion. Masz do tego prawo. What I love about Nicole. Jest na Netflixie taki znakomity film, nazywa się Historia małżeńska. Kto był w związku, małżeństwie czy jakiejkolwiek bliskiej relacji, wie, jak destrukcyjne i toksyczne bywają te właśnie nasze relacje. Wiecie na pewno z doświadczenia, jak znosi się kolejną kłótnię. Jak czasem przytłacza kolejny spór. Tylko sobie tak myślę, że każdy taki spór czy kłótnie można potraktować na dwa sposoby. Kłótnia ta może nas rozdzielić, nawet jeżeli tam była miłość, jak śpiewał Ian Curtis w Love Will Tear Us Apart. Może pogłębić nasze kryzysy, możemy stać się dla siebie wzajemnie bardziej obcy. Albo mogą być sygnałem ostrzegawczym, pretekstem do tego, żeby wywalić przed sobą prawdę na wierzch. Dosłownie obnażyć się z niej i powiedzieć wszystko, co leży na wątrobie. No dobrze, ale po co o tym mówię? No bo to jest trochę moja propozycja dzisiejsza. Otóż ja jestem katolikiem, jestem członkiem Kościoła katolickiego. Chciałbym, żeby to było jasne od samego początku. Ty odchodzisz od Kościoła, może od niego odeszłaś czy odszedłeś. I sobie wyobrażam, że jesteśmy na etapie takiego rozpadu. Albo w ogóle ten rozpad jest już dawno za nami, albo zastanawiamy się, czy od siebie nie odejść, czy się nie rozstać i porzucić jedno drugie. Może jesteśmy jak w trakcie tej przejmującej sceny, w epicentrum kłótni, a może już na takim bardzo przykrym poziomie obojętności, że jak słuchacie takiego gościa jak ja, to tylko wzruszacie ramionami, albo już dawno w ogóle przełączyliście. Gdziekolwiek jesteś, na jakimkolwiek etapie, ta prośba i ta propozycja, właściwie dzisiejsza, moja, do ciebie, jest właśnie skierowana w twoją stronę. Obiecuję, że nie będzie żadnego przeciągania liny albo oceniania. Wsłuchiwałem się przez ostatnie dni w twój głos i mam takie poczucie, może zupełnie, na pewno zupełnie nieodkrywcze, że powodów twojego odejścia jest bardzo dużo. Zauważyłem, że jednym z powodów twojego odejścia jest to, że po prostu nie odpowiadają ci zasady, które prezentuje Kościół katolicki. I że ty po prostu chcesz żyć według swoich zasad, według swojego stylu życia, według tego, co ty wybierasz i tak dalej. I okej. Jak najbardziej masz do tego prawo i dlatego odchodzisz. Rozumiem to. Nic absolutnie mi do tego. Chciałbym ci w tym punkcie tylko powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek na etapie swojego życia uznasz, że jakoś tam, nie wiem, twój styl życia, twoje wybory nie dały ci pokoju w sercu, to wiedz, że nie ja, nie hierarchowie, nie inni katolicy, od których być może doznałaś jakiejś krzywdy, albo jakieś przykre słowa, cokolwiek, to nie oni czekają na ciebie z otwartymi ramionami, ale ktoś większy. Ktoś większy od nas wszystkich i zupełnie serio nie chodzi o nas, ludzi tutaj. A tym bardziej o nasze potrzeby, poglądy czy cokolwiek. I w związku z tym, jeżeli usłyszysz głos, że się, nie wiem, zastanawiasz, czy do tego kościoła wrócić, albo cokolwiek, podejmiesz już jakieś kroki i usłyszysz taki głos, że oho, wróciła, teraz, po latach, no, wreszcie, to nie jest to żaden głos kościoła, a co najwyżej jakiś skarłowaciały głos kościoła. Bo ten prawdziwy głos kościoła brzmi jak głos ojca, który ucieszył się na powrót syna marnotrawnego. To znaczy, taka reakcja jest to i taki głos, który zrodził chęć w ojcu zrobienia wielkiej imprezy na twoją cześć, że wróciłeś. I co właśnie ciekawe, wbrew tym wszystkim głosom, że o, ja tutaj służyłem tyle lat, ja tutaj jestem taki wierny, a ten tutaj przyszedł i nagle jesteś dla niego taki dobry, tak się cieszysz, czy to jest w ogóle sprawiedliwe? Właśnie zupełnie wbrew
naprzeciw wręcz tym głosom nas, katolików, może jakichś, On będzie cieszył się przede wszystkim z Twojego powrotu, a te nasze głosy będzie ignorował. Słyszę, że Kościół obarcza Cię poczuciem winy, jakimś takim ciągłym oskarżaniem, że ocenia Twoje życie, ingeruje w Twoje życie i spowodował może w Twoim życiu jakieś różne stany lękowe albo zaburzenia psychiczne, z których być może do dziś się leczysz albo próbujesz się wydostać. I chciałbym Ci tylko powiedzieć, że doskonale wiem, co czujesz, bo z własnego doświadczenia wiem, że można latami karmić się takim właśnie skarłowaciałym obrazem Boga, nieprawdziwym. Można przez lata tkwić w poczuciu winy nieadekwatnej, w takim lęku przed tym, paraliżującym lęku i strachu w związku z swoją wiarą. Co więcej, można nawet nie wiedzieć latami, że jest jakaś inna wizja Boga, bo nikt w życiu nie powiedział Ci, że to, w czym żyjesz, to jest coś, co wytworzyłeś w swojej głowie, a nie ma wspólnego nic z prawdziwym Bogiem. A z tą wizją można wejść w rozwalenie swojej duchowości, w rozwalenie swojej psychiki, popaść w stany lękowe, czy w ogóle w niekończące się skrupuły. Ale zadaję głośno pytanie, czyż nie tak bywa z czymś, nad czym przestajemy trzymać pieczę, nad czymś, co zaniedbujemy w swoim życiu? Nieważne, jaka jest to dziedzina życia, czy to jest duchowość, czy to jest w ogóle psychika, czy to jest nasza dbałość o zdrowie. O tym wszystkim pisze ksiądz Grzywocz w Patologii Duchowości i mówi ojciec Gaj. Słyszę, że powodem Twojego odejścia jest kumulacja jakichś takich złych postaw, irytujących wypowiedzi, tak jak ta ostatnio ojca Rydzyka, skandalicznych wypowiedzi ludzi Kościoła. Słyszę, że spowodowało to odejście tuszowanie niektórych przestępstw, tuszowanie niektórych sprawców przestępstw, jakieś niezrozumiałe postawy, często buta, arogancja, procedury, uwikłania i tak dalej. Możemy tutaj w nieskończoność to wyliczać. I w tej sprawie chciałbym, żebyś tylko wiedział lub wiedziała, że mnie też to wkurza, że nas wszystkich wierzących katolików też to wkurza. I że na tyle, na ile możemy, jedni mniej, drudzy więcej, przez swoją, nie wiem, wpływowość, popularność i tak dalej, mamy nie tyle prawo, co obowiązek walczyć o przejrzystość Kościoła. I słusznie mówicie, że potępienie jakiegoś sprawcy albo że sprawca powinien być ścigany, to jest, jak mówił klasyk, oczywista oczywistość. W ogóle bicie komuś brawo za to, że przyznał oczywistość, to jest w ogóle jakiś absurd. Ale jeżeli dopuszczasz taką myśl, że można być w Kościele i walczyć o przejrzystość i czystość ludzi Kościoła, to chciałbym Cię utwierdzić w tym przekonaniu, że można. Powiem nawet więcej. Jeżeli jesteś w Kościele, to nawet trzeba. To znaczy nie wolno milczeć, tuszować, przemilczać czy być biernym wobec tych wszystkich nieprawidłowości. Jak tak sobie czytałem na temat różnych powodów i przyczyn takiego odejścia od Kościoła, to miałem takie wrażenie, że bardzo dużo rzeczy sprowadza się do tego takiego wyśmiewanego często w popkulturze już hasła, że ludzie są grzeszni, ludzie Kościoła są grzeszni, ale Kościół jest święty. I takie he 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 he. I naprawdę rozumiem tę optykę, to znaczy rozumiem, że może być to nielogiczne, wykluczające się w jakiś sposób niezrozumiałe, gdy ogląda się to wszystko tak w ogóle z wierzchu. To jest ta różnica, ten główny powód w tym, od czego odchodzimy, od jakiego Kościoła, czyli wszystko tkwi w definicji tego, czym jest Kościół. I stąd jest może dużo, podkreślam, nie wszystkie, wśród nas tych nieporozumień, odejść czy rozłamów. Na przykład wiesz, ty odchodzisz od Kościoła, bo biskupi są źle postępują, bo księża źle postępują, bo tacy katolicy jak ja są źle postępują, w sensie, że są odpychający swoim stylem życia i nie chcesz być wśród nas. Że wszystko, co ludzie ustanowili, czyli te procedury, sądy, różne jakieś tam zależności, że wszystko to jest złe.
Że na katolickich grupkach są ludzie, którzy są odpychający, którzy jak się tylko widzi takie komentarze, to nie chce się mieć z nimi nic wspólnego, z tą ekipą. Że są źli księża, którzy używają na przykład jakichś krzywdzących skrótów myślowych. I dlatego odchodzisz z kościoła. Z tych i z wielu innych powodów wynikających ze złych zachowań ludzi. A ta różnica polega na tym, że ja zostaję pomimo tego. Pomimo tych wszystkich rzeczy. Nie dlatego, żeby się wzajemnie usprawiedliwiać, rozgrzeszać i mówić zgrzeszył to zgrzeszył, po co drążyć temat, nagonka medialna na nas, męczennik i tam blablabla. Nie dlatego nawet, żeby, myślę, że słusznie mówić, że nie wszyscy tacy są. Że przecież są różne akcje charytatywne, że jest tyle dobra i tak dalej. Nie dlatego też, żeby jakaś ideologia tutaj wygrała z drugą ideologią, że jest jakaś wojna i chcę, żeby mojego wojska było więcej. Nie, zupełnie nie. Ja zostaję tylko dlatego, naprawdę wyłącznie dlatego, że tu jest Jezus. I nie, spokojnie, nie mówię tego, że skoro odchodzisz teraz od kościoła, to idziesz na potępienie, już cię ognie piekielne pochłoną i jesteś beznadziejny, skreślony i tak dalej. Tylko takie porównanie, pozwolisz. Kościół to jest taka góra, taka wiecie, której wierzchołek zanurzony jest w chmurach. I my przez lata krążymy wokół tej góry, patrzymy na nią, widzimy jaka jest. Ten obraz rzeczywistości, jaki obserwujemy, jest bardzo określony, jest precyzyjny, dostępny dla nas wszystkich. I wydaje nam się, że wiemy wszystko, że widzimy wszystko i że o to chodzi w kościele, że taka jest góra. A tymczasem prawda jest inna. To znaczy w kościele chodzi o to, wyłącznie o to, co jest za tymi chmurami, co jest na wierzchołku tej góry. I że na tym właśnie polega świętość Kościoła. Nie na tym, co widać, ale na tym, co ukryte. Bo jak człowiek sobie to uświadomi, a to naprawdę niezwykle często umyka, że to, co dzieje się na ołtarzu, to znaczy ta krew i ta ciało Chrystusa, to jest to ciało i ta krew Chrystusa, to doświadczenie, to doznanie jest czymś, no właśnie, nie do opisania. Jest jak to coś za tą chmurą. Ja nie potrafię opisać ci, jak wygląda ten wierzchołek, bo widzę to samo co ty. Ale wiemy, że tam coś za tą chmurą jest, że tam nie ma pustki, że horyzont się nie urwał, tam nie jest wypłaszczenie, tam jest ten wierzchołek. No dobrze, ale jak to poznać? No poznanie tego to jest łaska, to jest w ogóle wielka tajemnica, to jest doświadczenie nie do opisania, które właściwie człowiek nie jest w stanie ogarnąć, dlaczego to się dzieje, dlaczego niektórzy doznają tej łaski, dlaczego nie, dlaczego niektórzy poznają to, a dlaczego inni nie. Na pewno w pewnym stopniu sobie ograniczamy dostęp do tego swoim życiem, swoimi wyborami i tak dalej, że krążymy wokół tylko tej góry i nie sięgamy oczami wiary za te chmury. Na pewno tak, ale takie pełne poznanie raz, że jest chyba niedostępne, a dwa, że jeżeli dostąpimy już tego olśnienia, tego zrozumienia, co się dzieje na tym ołtarzu, to jest coś niewytłumaczalnego. Dlaczego to się dzieje? Jak? To jest coś, co nas zupełnie przekracza. I właściwie tak sobie pomyślałem, czego mógłbym ci życzyć, który odchodzisz z kościoła, bo być może odszedłeś, odeszłaś. To nie tego, żebyś sobie posłuchała jakiegoś katolika, jednego czy drugiego, czy jakiegoś księdza, czy poczytała jakąś książkę, jakiś film i tak dalej, że to ci otworzy oczy naprawdę. Chyba w to nie wierzę, ale absolutnie wierzę w to, że to patrzenie na ten wierzchołek, zza tych chmur, zwracanie się w tę stronę, to może z pewnością odmienić twoje życie i dać ci coś większego niż myślisz. I właśnie dlatego u progu naszego rozstania, może w trakcie, może już jest dawno po ptakach w oczach tego świata, chciałbym ci zaproponować, spróbujmy jeszcze raz. Zacznijmy od nowa. Ze swojej strony obiecuję, że będę wsłuchiwał się w twój głos. To znaczy na tyle, na ile potrafię, na tyle, ile wykrzesam empatii, czułości i zrozumienia, będę wsłuchiwał się w każdy twój głos. A ty proszę, zupełnie nie wsłuchuj się w mój głos. Jest on zupełnie bez znaczenia. Jeżeli mogę mieć oprócz tej propozycji jedną prośbę do ciebie, to wsłuchuj się wyłącznie w
Jego głos, w głos Jezusa. Jezusa tego na szczycie Kościoła, tego za chmurami, na samym wierzchołku. Może to nie jest ten moment, może nie dziś, może nie za miesiąc, może nie za rok, za półtorej roku, może za kilkanaście lat, a może w ogóle pod koniec życia. Wtedy, jak będziesz na to gotowa, albo będziesz na to gotowy. Tylko o to proszę. Trzymaj się, cześć.